Witajcie, Joanna Hoi, z tej strony z kanału Okiem Matki. W tym filmie będę chciała opowiedzieć o orłach. I na koniec przeczytać też fragment swojego opowiadania, które piszę. Orły, motyw orła, słuchajcie, jest bardzo ciekawy. W ogóle bardzo ciekawią mnie archetypy, zwierzęta mityczne. Myślę, że tak jak każdą osobę, która pisze, czy w ogóle zajmuje się ideami. No dobrze, ale to jest bardzo ciekawy motyw, bo z punktu widzenia słowiańskiej mitologii, i chciałam wam to trochę w tej chwili przybliżyć, wykorzystując różne teksty i między innymi mitologię pana Czesława, ale jakby mitologię trzeba po prostu kupić, przeczytać. Ja wam pewne rzeczy powiem, bo wykorzystuję je także w swoim opowiadaniu. Natomiast naprawdę polecam czytanie, samodzielne czytanie, zaglądanie na bloga pana Białczyńskiego, kupienie tej mitologii, mimo że jest duża i droga, ale naprawdę warto. Dobrze, słuchajcie, o tych orłach. Orła mamy w naszym godle. To jest orzeł biały na czerwonym tle. Biały bielik, który tak naprawdę nie jest to orzeł bielik. To nasz orzeł jest rzeczywiście całkowicie biały. Zaraz kilka słów o nim do przeczytania mam. Natomiast biel to jest po prostu, słuchajcie, czystość, jasność, białość, moim zdaniem nawet białość jako ideał. Także moim zdaniem biała rasa, w sensie nasza cywilizacja białych ludzi, słowiańska, pierwotna i najczystsza. Takie uważam, źródło, początek jakby wszystkiego, wszelkich kolorów, tak, jasność, dusza, tak to widzę. A teraz kilka słów, które przeczytam. Znalazłam je na stronie pana Białczyńskiego, ale one pochodzą z innego portalu Taraka. To jest bardzo ciekawy portal dotyczący tarota, między innymi ezoteryki, ale nie tylko. Bardzo dużo jest o historii, właśnie o archetypach, o słowiańszczyźnie. Załączę linki pod spodem. I piszą tu tak. Dlaczego polski herbowy orzeł jest biały? Białych orłów nie ma. Nie tylko u nas w Europie, ale nigdzie w świecie. Bieliki mają białe ogony, bieliki amerykańskie ponadto białe głowy. Orły topowe są umaszczone ciemno. Jednak nie trudno sobie orła w kolorze bieli wyobrazić. Wystarczy skontaminować go z realnym wielkim białym ptakiem, choćby z łabędziem. Za model posłużyć też może rybołów, który choć od orłów mniejszych, to ma tę przyjemną właściwość, że lata nad jeziorami i biały kolor u niego przeważa, jak u mewy. Jednak w powstaniu wyobrażenia białego orła nie biologia zaważyła, lecz mitozofia. Orzeł polski, lechicki, jest biały na tej samej zasadzie, co góry są łyse albo jasne, czyli świetliste. Światło, świadomość, wiedza. Orzeł jest biały na znak, że przynosi ze sobą moc nieba i energię spoza ciemnego, tu chyba ziemskiego padołu. Przynosi ze sobą moc nieba i energię spoza ziemskiego padołu. Gdyby Polacy byli gnostykami, orzeł biały byłby znakiem wyzwoliciela, który przybywa spoza świata lub samym wyzwolicielem. Ponieważ nie są, pozostaje znakiem energii nieba i górnych bogów. Wracając do początków państwa polskiego, skąd motyw orła tak szybko zyskał popularność? Wydaje się, że motyw silnego, drapieżnego ptaka był już powszechny wcześniej w postaci raroga. Był on towarzyszem swaroga, boga słonecznego nieba. Rarog, czyli sokół, ma bardziej wojowniczy charakter, jeszcze bardziej ognisty niż orzeł. Trzeba pamiętać, że jest pewna elastyczność w świecie duchowym. Orzeł, sokół i inne wielkie ptaki jeszcze nie raz będą przeplatać się w opowieściach szamańskich. I tyle z tego artykułu z Taraki. Trzeba jeszcze powiedzieć, że tutaj w tym artykule, czego ja już nie będę dalej cytować, mówi się o tym, że znowu orzeł, sokół, te wielkie ptaki, często też porównywany jest do feniksa. Feniks to jest ten płomienny, szamański ptak. On się pojawia w bardzo wielu opowieściach, nawet w tych dla dzieci, 5 dzieci i coś, na przykład Feniks i dywan, druga część.
pojawił się Feniks. Feniks jest umoszczony tak kolorowo, powstaje z płomieni, odradza się, ciągle się odradza, czyli taka też nieskończoność, tak? To jest trochę taki Ouroboros. Ja teraz mówię o tych orłach, dlatego że to jest taki tak samo ważki symbol jak węże. Mówi się, że orły są piastowskie i że w ogóle to nie nasz symbol, no to też tak nie do końca. Dlatego stwierdziłam, że o tych orłach muszę coś konkretnie powiedzieć. Dobrze, ale oprócz teraz tak, to byłoby o orle bieliku, tak? O orle w naszym Google. Natomiast teraz trochę o mitologii, bo tych orłów jest sporo. I jednak przeważa taka koncepcja, że jest orzeł biały i czarny. No i często się mówi, że czarny orzeł to jest ten orzeł, germański. No jest w tym trochę taka antyteza, jest w tym takie powiedzenie, że słowiański to jest orzeł biały, a germański to jest orzeł czarny. I ja teraz nie będę głębiej wchodzić, bo to trzeba by wejść w historię, ale to jest w tym też coś na zasadzie zestawienia tych nacji i typu osobowości narodów jednak. Więc jest w tym głęboki sens, ale jakby dokładnie jaki, to można dojść właśnie zaglądając do mitologii, na przykład pana Białczyńskiego. No bo co z tymi orłami czarnymi i białymi? Pan Białczyński, który zrobił ogromną odwagę robotę, naprawdę, sprawdzając takie ilości wiedzy w tak różnych mitologiach słowiańskich, różnych narodów, i dokopał się do tak wielu rzeczy, że tutaj właściwie w jego książce jest kwintesencja. Więc mamy tych orłów sporo. Są orły Kirów, czyli kierunków świata, czyli pół roku. I faktycznie jest tam i czarny, i biały. Zaraz przeczytam fragmenty. Ale oprócz tego są też orły kolorowe. Wiosny i jesieni. Zaraz do tego dojdziemy. To by były te cztery orły Kirów i wychodzi na to, bo jakby to też wszystko nie do końca jest powiedziane, że to są orły, które wyglądają jak orły. Czyli rzeczywiście mają ptasią głowę, ptasi tułów. Być może tam są jakieś zmiany, różnie to może być opisywane w różnych mitologiach, ale wyglądają jak orły, tylko mają umaszczenie różne. I one sobie zamieszkują właśnie w tych posiadłościach Kirów, tak? No, w tych królestwach. Pół roku, tak można powiedzieć. Ale oprócz tego są jeszcze te orły, które też różnie. Albo mogą mieć różne umaszczenie, albo mogą być czarne tylko i białe, ale są orłami tymi strasznymi. Orłami straszami, umorami, tymi związanego z historią zniczów, synownicy upadłych. I tu już się robi naprawdę ciekawie i trochę straszno, bo to są te, które związane są ze światem umarłych, które noszą dusze nowonarodzonych, przynoszą duszę i odprowadzają duszę. No i na tym motywie trochę oparta jest moja historia, moje opowiadanie, którego fragment wam zaraz przeczytam, ale zanim to zrobię, to jeszcze fragmenty o tych orłach. No dobrze, na przykład na stronie 221 jest taki rozdział Czwórdzielna Niwa Kirów. I tu jest właśnie dokładnie opisanie tych królestw 4,5 roku. Nie będę tego wszystkiego czytać, kupcie sobie mitologię. Jest powiedziane tylko tak, że Niwa Jesza, idziemy od jesieni. Jesień, zima i dalej idzie wiosna, lato. Niwa Jesza, czyli jesieni, na zachód od gór czarnobielskich. Graniczy z niwami innych Kirów, oczywiście, ale o mitycznych zwierzętach miało być, tak? Czyli szukamy. Leży tu miejsce zwane Złotymi Wzgórzami. Tum Jesza zdaje się odlany z czerwonego złota. To jest ważne. Okolice porasta gaj jesionowy i gar jaworowy. Jak jesień, to jesień. Prawdziwków mnóstwo. I uwaga, pierwsze zwierzę. Pasie się czarny byk. Porasta urzep i uczep. Mroi się tam od os. Charakterystyczne też są zwierzęta. Charakterystyczne dla danej pory roku.
A na szczycie ma gniazdo czerwony orzeł. Więc mamy czerwonego orła jesiennego i stado czyżyków. Jest też czarny kogut. No i tyle, jeżeli chodzi o zwierzęta. Dalej mamy niwę Kostromy, czyli wchodzimy w zimę od północy. Od północy zimno, i tak mamy rośliny zimnotrwałe, owies, który wydziobuje czarna kura. Jest czarna kura. Na wysokiej wieżycy tłumu mają gniazda gile, czyli tu mamy gile, ptaki, i przemieszkuje czarny orzeł, więc mamy czarnego orła, który jest z królestwa pochodzi zimy, Kostromy. Czarny staw, jezioro białe, szklana góra, też charakterystyczny taki archetyp, taki element baśniowy. Zwierzątka jeszcze jakieś? No dobra. To przechodzimy do wiosny. Niwa Jaruny leży na wschodzie. Mamy tu zielone wzgórze, zwane wschodnim wozgrzem. Jest kwietny tłum barwy jaspisowej. Zwierzęta. Mamy tutaj tak drzewa, iwy i jarząbiu. Drzewo jasnożywiu, kaczeńcy i wiklina, pora porasta wyka, wyka jak śnieg biała. Dobrze, dalej biała krowa się pasie i biała kura. I zamieszkuje tam niebieski orzeł i sikorki. Czyli tu mamy niebieskiego orła. Lecimy dalej. Niwa Rui, czyli mamy lato. Jest wieczne lato tam. Mamy jezioro Róż Blasku, kwitną róże i lilie i pasie się, uwaga, biały byk i biały kogut. No i gdzie ten orzeł? Tłum Rui na słonecznym pagórku się wznosi. Jest rubinowy. Zamieszkują tam dudki i biały orzeł, więc mamy białego orła. I to te cztery orły z Kirów. No to teraz przechodzimy do tych strasznych orłów. Na stronie 56 bardzo długa historia o tym, jak to się stało. Dziewięciu pozostałym przy życiu z niczą nadał Bóg Bogów nowy wierg. Czyli tak, mamy tych upadłów z niczów. I od tej pory ponieśli karę. Nieustannie krążą między ziemią i Welą, albo między niwami Weli a jej nawiami. Nie wolno im dotknąć stopami ziemi. Raz jeden w roku odpoczywają przez 3 dni święta wiosny. Na zimowej gwieździe, czyli różnie mówią, 3 dni albo 1 dzień. I wtedy wolno im się spotkać z matką Nicą. I teraz tak, mają wiele nazw, tak? Czy umory, strasze. Umory bierze się stąd, że przeznaczeniem jest upadłych bogów noszenie na swych grzbietach dusz zmarłych z ziemi na Welę. To jest pierwsze zadanie. A straszami dlatego, że pokazują strach. Kiedy się pokazują, strach pada na ludzi. Ubogami nazywamy dlatego, że są upadłymi bogami. Dawnymi zniczami. Teraz dalej, bo to ciekawe. Oprócz zmarłych mogą też nosić dusze tych, którzy się mają narodzić. Wchodzi w takiego nienarodzonego, który jest w łonie matki. Z chwilą, gdy człowiek przyjdzie na świat, opuści owo łono. Leli smęt zapada jego znicz gwiazdy, a makosz wplata nieć nić w baję, materię wszego świata. Dalej są boginki narodzin przeznaczenia, które niosą go dziecku, wkładają pod poduszkę. No i dobrze, opowieść o tym, jak to jest z malutkim dzieckiem, to chyba widać nawet w Śpiącej Królewnie, jak przychodzą wróżki, prawda, i ofiarują jej dary. I teraz tak, na stronie 58 są miana umorów i jej wygląd. I myślę, że niektóre mogą być całkiem znane, bo tych mian jest wiele. Nie będę ich tu wszystkich wymawiać, ale na przykład tutaj znowu mówi się o Rarogu, który był wspomniany też tam na Tarace.
albo na przykład dziwoląg. No to jest, prawda, to jest nazwa, która jest znana, nawet aktualnie uważam. Czy krogulec, albo piłozur. I jak one wyglądają? No charakterystyczne jest to, że tak, wszystkie one są takie orliste, te orły, i nie do końca, są straszne. Mają po dwie pary skrzydeł i twarde pióra, takie czasami się mówi, że żelazne pióra, przenikliwy wzrok. To jest, właściwie to można powiedzieć, że one wyglądają tak trochę pół orzeł, pół taki bazyliszek, z zębami, jadowitym językiem, rogami, często na głowie, z szponami krogulczymi i generalnie są straszne. Teraz tak, tych podań jest mnóstwo. Są też takie podania, które mówią, że one nie zawsze muszą być różnokolorowe, purpurowe, płomienne i tak dalej. Może być tak, że one będą tylko czarne i białe. I na przykład mówi się, według tolarów z kramu w Tłoce, mówi się, że 3 z 9 umorów są białe, 6 zaś czarnych. I ja poszłam za tą legendą, za tym przekazem. Majeść białą otrzymali ci, trzej byli zniczowi, którzy nie chcieli przyłączyć się do buntu. I mają on ptasi łeb na ptasim ciele, ale właśnie mają taką kozią wijącą się brodę, przenikliwe oczy, zęby w dziobie, jadowity język, rogi i tak dalej. No i teraz te białe, bo ci kołbiowie, czyli ci czarownicy, tacy można powiedzieć, z północy, mówią, że nie różnią się tak bardzo ich zadania. Mogą nosić bogów, ale właściwie to są dwa zadania. Białe orły, te strasze, noszą nowonarodzonych, a czarne zmarłych. Po prostu. Generalnie fascynująca jest ta opowieść o orłach. Jest to nie koniec, bo potem w drugiej części mitologii, księdze Tura, czyli w pierwszej części mitologii, jest również cała, na stronie 300, zaczyna się od 390, jest cała długa również opowieść, co się dzieje w momencie właśnie, kiedy nadchodzi wiosna, o momencie tej wielkiej bitwy, w której również uczestniczą orły, i tam powiedziane jest, cała jest opowiedziana ta historia, jak o krowie, o orle czerwonym, czarnym, jak w jakiś sposób jedno w drugie się przeistacza. Skąd pochodzi Boża Krówka, to wszystko jest bardzo pięknie opisane, jest to naprawdę fascynujące, bardzo ciekawe. Ja tego akurat nie będę wykorzystywać w swoim opowiadaniu, ale wykorzystam coś innego i zapraszam Was, bo to moje opowiadanie jest teraz drugą częścią. W ogóle to będzie cykl opowiadań. Cykl opowiadań o dwóch chłopcach, małym i dużym, i ich mamie. Chłopca, którym przydarzają się różne fascynujące i takie czarodziejskie historie, ale mi chodzi o to, żeby przekazać w tych opowiadaniach też pewną wiedzę właśnie na temat archetypów. W pierwszym opowiadaniu mówię o dzieci spotykają mityczne zwierzęta, jest przeistoczenie, mama się w coś tam zamienia, potem jest odczarowanie. Pojawiają się te magiczne zwierzęta, ja tam wykorzystałam głównie zodiaki, koncepcji zodiaków, niebo północne, niebo południowe. Natomiast w drugim pojawia się motyw właśnie tych orłów. I już dokładniej mówię o tym, jakie orły istnieją. A teraz chciałabym przeczytać fragment. No to lecimy z tym opowiadaniem. Będzie kilka stron, a ono będzie miało na pewno kilkanaście stron. Będziecie mogli je przeczytać albo posłuchać na moim blogu, który wkrótce się pokaże. Właśnie, i chciałam tutaj też powiedzieć, że dziękuję wszystkim za uwagę, za komentarze i za wszystko, i za wsparcie. Mój kanał zbliża się do 500 subskrypcji, to jest nieźle, aczkolwiek z wyświetleniami różnie, ale ja mam po prostu bardzo dużo filmów, więc to też tak może być, że różne filmy mają różną popularność. Nie każdy może dotrzeć, przesłuchać wszystko, na pewno nie.
Natomiast no chcę powiedzieć, że będą blogi i na tych blogach te teksty będą dostępne, ale nie w całości. Część będzie można poczytać różnych tekstów i różne filmy będą dostępne bezpłatnie, ale część będzie odpłatnie. Trzeba będzie do mnie napisać i ja powiem, jak to wygląda. Chłopcy i Marzenka. Fanek, Fanek! Mały chłopiec wbiegł do pokoju starszego brata i ciągnął go za rękaw niecierpliwie. Wiesz, widziałem dziś tego orła, który niósł nas pod jeziorem. Co ty bredzisz, Pietrek? Daj spokój. Wypadł z mojego pokoju. Brat spojrzał gniewnie na trzylatka i odwrócił się w drugą stronę, wtulając twarz w poduszkę. Mały szkrab wyszedł po cichu zawiedziony. Ostrożnie przymknął drzwi w pokoju brata i zaszył się w swoim. Nie miał już ochoty na spanie. Nie miał też śmiałości iść do mamy, bo ostrzegła ich wczoraj, że nie ręczy za siebie, jeśli ktoś obudził ją przed dzwonkiem budzika. Alarm zdecydowanie jeszcze się nie odezwał. Tego Piotruś był pewien, bo pokój mamy zalegała nieruchoma cisza. Mama potrafiła być naprawdę groźna, gdy przeszkadzano jej w porannym spaniu w wolne dni, w pisaniu na komputerze, albo gdy chłopcy skakali po jej łóżko zbyt blisko szklanej gablotki. Piotruś był pewien, że tego na pewno nie chciał. Nie chciał słyszeć zbyt często, jak mama wpada w gniew taki, że obaj zmykają, gdzie pieprz rośnie, a jej grzmiący, jakby nie ma miny wtedy, lecz smoczy głos słychać aż na parkingu naprzeciw bloku. O, zdecydowanie, tam było ją słychać. I na pewno również w garażu. Niedobrze było mamę denerwować. Zawsze przecież mogła zamienić się w coś nieciekawego. Jak ostatnio na przykład, w ropuchę albo smoka. Piotruś był pewien, że ten głos rozgniewanej mamy smoczycy nie mógł wyłożyć nic dobrego. Jedno niewłaściwe słowo, przecież niczego nie można być pewnym. Tak twierdził starszy brat Piotruś. Tak twierdził starszy brat i Piotruś mu wierzył. Piotruś był bowiem całkiem małym jeszcze, miłym, rezolutnym i pełnym optymizmu, ale niewiele wiedzącym o życiu i zmęczonej mamie, 3-letnim chłopcem. Mieszkali wszyscy, on, mama i 9-letni brat, w małym miasteczku, lecz w dużym mieszkaniu, z małym balkonem, lecz dużą biblioteką, pełną czarodziejskich i tajemniczych książek. Niektóre chłopiec znał już całkiem dobrze, treści innych tylko z niecierpliwością się domyślał. Te całkiem długie półgodzinne rozmyślania, na zmianę z zabawą ogromną, zdalnie sterowaną koparką, prezentem od taty, przerwał starszy brat. Wystawił głowę zza półuchylonych drzwi i zapytał. Czyś ty był u mnie dziś rano? Czy śniło mi się? Mówiłeś coś o orłach? Czy też to mi się śniło? Tak, byłem, ucieszył się mały. Właśnie, no właśnie, mówiłem ci, śniło mi się takie coś, taki ptak, taki wielki orzeł. Mówił chaotycznie i pośpiesznie, bojąc się, że brat znów wpadnie w słowo i przerwie opowieść. Jednak brat siedział zamyślony jeszcze chwilę po tym, jak Piotruś zamilkł. Czarny czy biały? Brat wydawał się być spokojny, ale zachowywał się dziwnie. Piotrusiowi trudno było określić, co się dzieje, ale niepokój udzielił mu się. Biały, a twój też był biały? Franuś, ja się jakoś boję. Czy to coś złego, to złe sny? Ten mój orzeł był bardzo miły. Przytulał się do mnie i pozwalał mi gładzić swoje pióra. Tak? No, to fajnie. Ale twój, jaki był? Dopytywał braciszek. Mój orzeł ze snu był czarny. Czarny. Franek podkreślił sylaby dobitnie, a potem dodał. I palił się, jak Feniks, wiesz? Jak w tej książce, co mama nam czytała? Ja lubiłem tego Feniksa. Ja też, ale tego byś nie polubił. Mówię ci. Brat zamilkł ponuro. Po chwili jednak poprosił. Opowiedz mi swój sen. Dokładnie mi opowiedz, umiesz? No, więc było strasznie ciepło i świeciło słońce, zaczął mały. Lato było, tak? Tak, lato. I ten biały orzeł łagodny przytula się do mnie i mówi, że mogę gładzić jego pióra. Więc zrobiłem to. Były miękkie i ciepłe. Przytuliłem się do niego. Potem usiadłem i polecieliśmy wysoko do gniazda. Piotruś przerwał na chwilę, by zaczerpnąć tchu. Mówił szybko, bo nie chciał zapomnieć tych obrazów, które zaczynały już uciekać z pamięci. Przymrużył oczy. To musiał być biały orzeł nieba południowego albo jakiś bielik, wtrącił Franek. Chociaż nie wiem, w tych legendach to też dziwnie piszą. Przecież bieliki nie są całe białe, tylko mają białe ogony.
No i głowę, wtrącił brat. Tak. I wiesz, i powiedział mi, żebym przymrużył oczy, ale niepotrzebnie mi to powiedział, bo ja sam wiem, że to pomaga widzieć różne ciekawe rzeczy. Popatrzyłem w dół i zobaczyłem tam małą koleżankę. Była wesoła i machała do mnie. Chciałem do niej biec, żeby bawić się, ale on się nie zgodził. On? No ten Bielik. Nie chciał i powiedział... Czekaj, co on powiedział? Brat przeciągnął sylaby, wahając się niepewnie. Powiedział, że to zjawa. I potem powiedział taki wierszyk, który bardzo dokładnie pamiętam. Poznasz ją, a może nie. Za 100 lat, lecz kto to wie. W równą noc, wiosenną noc, narodzi się marzenka. Zły to czas, czas to zły, gdy z duszę łowią duszę. Z duszę? Z duszę albo za duszę, tak powiedział. Kilka razy tak powiedział to ostatnie, a potem polecieliśmy z powrotem i obudziłem się. Kurczę, dziwne to. No, i ja się bałem, jak się obudziłem, chociaż to był miły orzeł. A za duszę to od zaduszania? Nie mam pojęcia. No chyba nie. I tyle na razie. Stron mam 5. Będzie pewnie ze 20. Zapraszam do słuchania albo czytania. Zapowiem, jak będzie więcej. Pozdrawiam, Janna. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia.